Rozmowa dnia. A kolejnym gościem sygnałów dnia jest pani profesor Małgorzata Amanowska, dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a dodatkowo sędzia Sądu Najwyższego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry pani redaktor, witam słuchacze. Pani profesor, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury to jest taka instytucja, która mam wrażenie, że jest słabo osadzona jednak w świadomości społecznej, no a bardzo z dużym wpływem, bardzo duży jest wpływ tej instytucji, no, mówiąc kolokwialnie, na życie obywateli, bo to przecież ta instytucja kształci, no, jak sama nazwa wskazuje, sędziów, prokuratorów, czyli ludzi, którzy mają to czasami decydujący wpływ na nasze życie. Dokładnie, dokładnie tak, pani redaktor. Ja powiem więcej. Nasza instytucja jest jeszcze słabo osadzona w kręgach, niektórych kręgach sędziów, prokuratorów oraz profesorów prawa. Na co wskazują na przykład niedawne wypowiedzi w Gazecie Prawnej eksperta z Uniwersytetu Warszawskiego, który oceniał instytucję asesora. To jest tak jakby młodszy sędzia, to jest pewien etap dojścia do służby już pełnej sędziowskiej, a który zadał pytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w bardzo ważnej sprawie społecznej dotyczącej kredytów konsumenckich. I oczywiście takie zdarzenia pokazują, że Krajowa Szkoła wywiązuje się świetnie ze swoich zadań i kształcimy niezależnych, odważnych przyszłych sędziów. I asesura została oceniona przez pana eksperta jako ucząca konformizmu młodych sędziów, co oczywiście świadczy o ignorancji takiego eksperta i o wielkiej niesprawiedliwości. Jest wielką niesprawiedliwością, gdyż asesor sądowy jest powoływany do swojej służby przez pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a usunięty z tej służby może być tylko i wyłącznie prawomocnym wyrokiem sądu. Mhm. Ale wracając do pytania, to króciutko powiem, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ma trzy zasadnicze pola działania. Pierwsze z nich to jest prowadzenie aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, gdzie właśnie kształcimy w sposób praktyczny na warsztatach, na praktykach w sądach i w prokuraturach przyszłych sędziów i prokuratorów. Drugie pole czy obszar działania to jest kształcenie ustawiczne sędziów i prokuratorów. I tu mamy bardzo duże sukcesy. Krajowa Szkoła reaguje na potrzeby wymiaru sprawiedliwości i na potrzeby społeczeństwa, gdyż na przykład w ostatnich latach w związku z komplikacją stosunków gospodarczych i postępowań, jakie się toczą w tych sprawach, wychodzimy do sędziów i prokuratorów z ofertą szkoleń na przykład w sprawie przestępstw VAT-owskich, czy też w sprawie cyberprzestępczości. Właśnie, ja wejdę w słowo, bo to jest rzeczywiście temat bardzo często podnoszony i przez tych, którzy prowadzą w Polsce biznesy, ale też przez osoby, które po prostu z różnych powodów uczestniczą w takich procesach sądowych. Mówi się o tym, że sędziowie muszą cały czas podnosić swoje kwalifikacje takie z dziedziny ekonomii, z dziedziny biznesu, właśnie między innymi, żeby móc nadążać, już mówiąc brutalnie, za tym światem przestępczym, chociażby Który nie stoi w miejscu, a cały czas wyszukuje nowych możliwości, tak jak pani wspomniała, no, wyłudzania w gruncie rzeczy naszych mienia publicznego. Tak, tak, my z taką ofertą wychodzimy, my bacznie obserwujemy potrzeby wymiaru sprawiedliwości i niezwłocznie na nie reagujemy. Pozyskujemy na ten cel również fundusze unijne, to już w miliony złotych te środki idą i właśnie z takimi szkoleniami występujemy do sędziów i prokuratorów. Cieszą się one bardzo dużą popularnością. Mamy bardzo długie listy rezerwowe. Wszystko po to, żeby wymiar sprawiedliwości no, był jak najwyższej jakości, żeby sędziowie i prokuratorzy w Polsce nie pozostawali w tyle w stosunku do swoich kolegów z Europy czy a wiadomo, że świata. Sądownictwo w sprawach gospodarczych również może wspierać rozwój gospodarczy, ale może go również hamować, więc rozumiem, że państwo stawiają na tę pierwszą aktywność, tak, ale oczywiście. Ja nawiążę do tego, co pani powiedziała na początku, bo Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ma już 10-letnią historię. To nie jest tak, że jest to instytucja nowa, świeża, właśnie teraz powołana. No, zdawałoby się, że to już te 10 lat, dekada, to jest taki czas, który powinien ugruntować pozycję tego typu ważnej instytucji, a pani profesor powiedziała, że to nie jest tak, że całe środowisko
no nie wiem, akceptuje, docenia, czy w ogóle dostrzega sens działania szkoły. Muszę powiedzieć, że Krajowa Szkoła bardzo ciężko od 10 lat pracuje na swój wizerunek. No tylko pech polega na tym, że nasze środowisko moich kolegów i koleżanek, sędziów i prokuratorów jest dość konserwatywne, jeżeli chodzi o otwartość na pewne zmiany i nowości. Ale ten wizerunek Krajowej Szkoły jest już bardzo dobry. Przede wszystkim byli przekonani do nas od razu ci sędziowie i prokuratorzy, którzy mieli do czynienia z naszymi aplikantami jako wykładowcy, czy jako opiekunowie praktyk, jak również ci, którzy brali udział w szkoleniach. I odkąd nasi aplikanci, absolwenci właściwie, weszli do służby, wchodzą sukcesywnie do służby, bo przecież to szkolenie trwa parę lat, więc trzeba było czasu, to ten wizerunek, powiedziałabym, że już jest w tej chwili bardzo dobry, no ale wszędzie się zdarzą malkontenci, którzy nie przeczytali ustawy, a to uważają, że oni są za młodzi. No, pani redaktor, w społeczeństwie różne są charaktery i różne podejścia, ale i różne tak, też jest podziały. Bardzo dobrze. Ale to pani wspomniała też o wizerunku szkoły, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Ja nawiążę do tej wypowiedzi i zapytam o wizerunek zawodów prawniczych, przede wszystkim sędziów, prokuratorów, bo to są ci, którzy w takim odczuciu społecznym, zresztą słusznym odczuciu społecznym, stoją na straży praworządności w Polsce, gwarantują sprawiedliwość, przestrzeganie prawa, generalnie gwarantują nasze bezpieczeństwo. I to jest tak, że jakby abstrahując od konfliktów w środowisku sędziowskim na przestrzeni ostatnich lat, bo te konflikty są bardziej zauważalne, to gdy spojrzy się na wyniki badań społecznych, w których Polacy mogą oceniać wizerunek i no, przede wszystkim wizerunek polskich sędziów, to trzeba powiedzieć, że te oceny są bardzo krytyczne. Ja tych badań w szczegółach nie znam, ale rzeczywiście o tym mówi się od lat. I powiem tak, bardzo często taki wynik przypisywany jest wypowiedziom medialnym, mówi się o politykach, ale mi się osobiście wydaje, jako sędziemu z ponad 20-letnim stażem, że przede wszystkim to od nas, sędziów i prokuratorów, ten wizerunek zależy. Ja podam przykład. Parę lat temu na kongresie sędziów jedna pani sędzia nazwała nas nadzwyczajną kastą, co jest oczywiście bzdurą, bo znakomita większość, 80-90% moich kolegów i koleżanek, to są ciężko pracujący sędziowie czy prokuratorzy, po prostu ja są rozumiem, w służbie. Że sami siebie nie postrzegają jako nadzwyczajnej kasty. Nie, jest to nieprawda. Natomiast prawdą jest, że kiepsko wypada nasz wizerunek również na sali rozpraw, chociaż z badań takiej bardzo fajnej instytucji CourtWatch wynika, co roku mamy ich raport, że jest tym coraz lepiej. Ale gdyby sędziowie i prokuratorzy, przede wszystkim sędziowie, bo to oni na sali rozpraw mają do czynienia z obywatelami. I to oni mają władzę ogromną nad obywatelami. Uświadomili sobie jedną rzecz, że przeciętny Polak z sądem ma do czynienia raz w życiu. W drobnych sprawach, które musi załatwić. Jeśli on zostanie źle potraktowany, to tak, z takim wizerunkiem wymiaru sprawiedliwości wyjdzie z sali rozpraw. My staramy się ten wizerunek i to podejście sędziów zmienić, dlatego wyszliśmy z ofertą warsztatów, takich szkoleń miękkich, w których biorą udział i medioznawcy, i psycholodzy, i czasem psychiatrzy. I chcemy jakby pokazać w ramach tych warsztatów sędziom, jak czuje się strona na sali rozpraw, żeby wyrobić w nich odczucie empatii. Oczywiście nie chodzi o jakąś litość i sprzyjanie jednej ze stron, tylko żeby człowiek, nawet jak przegrywa sprawę, żeby przegrał ją w dobrym stylu i wyszedł z sądu z poczuciem, że został przez sąd uszanowany. Bardzo dziękuję pani profesor Małgorzata Manowska, dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Dziękuję sędzia bardzo. Sądu Najwyższego, była gościem Sygnałów Dnia. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.